Jacek Kurski, Solidarna Polska. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Czy pana malutka partyjka postanowiła nie dać o sobie zapomnieć za żadną cenę? Nasza niemała partia, mająca swoją reprezentację i w parlamencie, i w senacie, i w sejmie, i w parlamencie europejskim. I minimalne poparcie społeczne. I poparcie wyznaczone 5 z sukcesem przybytym wyborami uzupełniającymi w ostatnim roku, z których średnia układa się na 10%. Nasza średnia partia i nadzieja polskiej prawicy Solidarna Polska postanowiła, że w imię prawdy trzeba w 2 akapitach oddać hołd okrągłemu stołowi poprzez jego szacunek dla jego bezkrwawego trybu zmian w Polsce, ale w jednym akapicie oddać prawdę prawdzie, panie pośle, i prawdę historii. To, co zrobiliście z tą uchwałą, no, gdyby nie było niedorzeczne, byłoby śmieszne. To nie było niedorzeczne. Jedna średnia, aczkolwiek najmniejsza partyjka sejmowa staje okoniem wobec projektu uchwały na temat okrągłego stołu. A co partia, złego? Która ma w nazwie słowo Solidarność. A czy pan jest ciąg ping-pong i pan jest w Korei Północnej, przepraszam? Czy naprawdę... A co to ma wspólnego? Co z tym ma wspólnego Korea Północna? To, że w Korei Północnej stoi się i się klaszcze i przez aklamację się przyjmuje wszystkie uchwały. To proszę nas przegłosować. Ale... Jeżeli naprawdę ale większość uchwały sejmowa... sejmowe przyjmuje się przez aklamację. Taki jest zwyczaj sejmowy. Albo większością, Pan pamięta jeszcze, jak pan był w Sejmie? Oczywiście. Albo... A pamięta pan, jak 5 lat temu była aklamację przyjmowana uchwała na temat okrągłego stołu? Aklamacją, jeżeli jest zgoda, a większością głosów, jeśli zgody nie ma. Panie redaktorze, naród odrzucił umowy okrągłego stołu. To były pańskie pierwsze wybory. 4 czerwca, pamiętam, niecałe 19 lat. Ja miałem 23, ale to były moje pierwsze wybory. I poszedł pan do tych wyborów tak jak ja? Poprzednio bojkotowałem. Oczywiście, że poszedłem. Skoro pan poszedł, to znaczy, że pan służył okrągłego stołowi, który chce pan dzisiaj potępiać. Oczywiście, że poszedłem. Podobnie jak 62,5% wszystkich Polaków. Największa frekwencja w wyborach Słowo parlamentarnych. Jest notabene. Dobrze, zaraz się panu zrewanżuję. I naród w tych wyborach, i pan i ja skreśliliśmy listę krajową, naród odrzucił listę krajową, czyli naród odrzucił kontrakt okrągłego. Niech pan nie przerywa, niech pan nie sadzi się do tego skoku. Po okrągłym stole. No, świetnie, ale my... Wobec czego mówimy o okrągłym stole, czy po tym, co działo się po 4 czerwca 1989 roku? Czy mówimy to w marcu 89, czy mówimy to w lutym 2014? 25 lat po okrągłym stole. Niech pan nie przerywa, bo ja będę nakręcał się szybciej. Ale ja nie przerywam będzie za szybko. Naród w czerwcu 1989 odrzucił porozumienia okrągłego stołu, skreślając całą listę krajową i wywracając kompromis 65-35. W związku z czym naród od elit solidarnościowych oczekiwał, że pójdziemy szybciej, że pójdziemy lepiej, radykalniej, zmiecimy komunizm. A poseł Jacek Kurski 5 lat temu w uchwale sejmowej wyrażał uznanie dla mądrości i dalekowzroczności autorów przemian okrągłostołowych. Dlaczego pan wtedy nie protestował? Poseł Jacek Kurski 5 lat temu nie miał nic do gadania w PiS-ie i się nie interesował, bo odniósł kontuzję, miałem złamany palec i się w ogóle nie interesował. Natomiast dzisiaj w Solidarnej Polsce... To jest złamanym palcem oczywiście nie można protestować przeciwko uchwale o okrągłym stole. Oczywiście, że można, ale nie ma się nic do gadania w PiS-ie, panie redaktorze. A w Solidarnej Polsce mamy coś do gadania i Solidarna Polska uznała, że okrągły stół, oprócz tego, że otworzył pokojowe przemiany, to jednak był kulawym kompromisem z komunistami i był odpowiedzialny za bardzo, bardzo wyczerpującą transformację ustrojową robioną pod dyktando byłych marksistów, takich jak Balcerowicz. Był odpowiedzialny za otwarcie drogi do mnóstwa afer, do FOZ-u, był otwarciem drogi do nierozliczenia zbrodniarzy komunistycznych, był otwarciem drogi również do tego, że zabito wtedy 3 księży, Niedzielaka, Zycha, Suchowolca w czasie okrągłego stołu i po okrągłym stole i nigdy sprawców tych zbrodni nie osądzono. No to okrągły stół sprawił, że zabito Suchowolca. Panie pośle, no za chwilę pan dojdzie. Gdyby nie to, że wymienia pan nazwiska zamordowanych księży, to bym powiedział jeszcze, że jest okrągły stół jest odpowiedzialny za spadek polskiej demografii i próchnicę u dzieci. Nie, ja panu mówię, Joachim Brudziński, między innymi. Że elity okrągłego stołu, które odrzuciły sprzeciw społeczeństwa wobec porozumienia z komunistami, są odpowiedzialne za współtworzenie w atmosfery, w której bezkarne, możliwe były zbrodnie nie tylko komunistyczne ze stanu wojennego, ale również te popełniane w czasie okrągłego stołu i po okrągłym stole. Ale to trzeba było przez następnych 25 lat to nadrabiać. Pan był politykiem, żadna z pańskich partii nie miała na to dobrego pomysłu. Oczywiście, że miała. Nie miała. Jaki Solidarna Polska ma dzisiaj pomysł na rozliczenie zbrodniarzy komunistycznych? Żadnych. Podobnie jak nie miało Porozumienie Centrum czy Prawo i Sprawiedliwość. Bo to są hasła. Natomiast sądy są sądami oczywiście, i nikt nie jest w stanie sądów przekonać, żeby skazywały ich na solidne kary. I teraz sam się pan świetnie złapał. Dziękuję panu za ten tekst. Właśnie okrągły stół i ta dwuwładza z komunistami była odpowiedzialna za to, że wymiar sprawiedliwości, tak jak wysługiwał się PZPR-owi, proszę pana, w latach stanu wojennego, a wiem coś o tym, bo moją mamę wyrzucono 3 dni po stanie wojennym na 10 lat sądownictwa, został implementowany, kanonizowany, przeniesiony w całości do wolnej Polski i jest dzisiaj
dzisiaj chorym człowiekiem polskiej demokracji. W związku z tym, trzyletni wtedy Jacek Kurski miał lepszy pomysł niż okrągły stół? Miał w tym sensie lepszy pomysł, że poparte środowiska, które oznaczały dekomunizację, przyspieszenie, pójście do przodu. Ale okrągły Wałęsę, stół pan popierał. Czyli Wałęsę i Wałęsę i Kaczyńskiego. No, ale Wałęsa siedział przy okrągłym stole. Problem w tym, że Wałęsa potem, który obiecywał przyspieszenie, dekomunizację, pójście do przodu, przewietrzenie Warszawy, z kolei zdradził swoich problem wyborców. Problem jest być może okrągły stół, tylko to, co się stało po okrągłym stole. Ale być może to poparcie dla Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich było błędem Jacka Kurskiego, które dzisiaj próbuje zmyć, próbując zatamować skutecznie zresztą uchwałę na temat okrągłego stołu. Już taką zrobił pętelkę, że się pan sam na niej powiesił. Oczywiście, że były propozycje przełamania kryzysu okrągłego stołu i tego kulawego kompromisu, tym był Wałęsa. Wałęsa zdradził, ale zdradził również tych samych ludzi, którzy odrzucili kompromis 4 czerwca. Z zewnątrz to wygląda, jakbyście tonęli i próbowali się za wszelką cenę uratować. Jest pan śmieszny, panie Konradzie, bo powtarzam, myśmy 5 razy byli w wyborach w zeszłym roku i dostaliśmy średnio 10% w Elblągu, na Podkarpaciu, w Kazimierzy Wielkim, w wielu innych miejscowościach. W związku z czym dzisiaj jesteśmy wyrzutem sumienia. Jesteście na fali wznoszącej. Nie, jesteśmy tylko wyrzutem sumienia nie z blokowania się PiSu Platformy w imię nieprawdy historycznej, w imię uchwały, która jest przez elity dla elit, cepem pogania, a my jesteśmy z ludźmi, którzy w 89 roku odrzucili kompromis okrągłego stołu. Rozumie pan? Odrzucili, nie chcieli kompromisu. Znaczy, gdyby nie okrągły stół, to by ci ludzie nie mieli prawa głosu. Mieli, na to polegał problem. Dobrze, ale jak już mieli, to trzeba było pójść do przodu. Gdyby, proszę pana, czy pan wie, że Jaruzelski przeszedł jednym głosem? Oczywiście, że wiem. A Geremek, Mazowiecki, Kuroń, Michnik podarowali komunistom 33 miejsca przy liście krajowej. A Jaruzelski przeszedł jednym głosem. Czyli nie byłoby Jaruzelskiego, nie byłoby iluś afer, nie byłoby iluś fatalnych przemian, nie byłoby obalenia rządu Olszewskiego. Nie czekalibyśmy najdłużej w całej Europie na wolne wybory, które były dopiero po 2,5 roku. Już Czechy, Bułgaria, Rumunia, Niemcy, wszyscy mieli, tylko my byliśmy frajerami, bo poszliśmy pierwsi na umowę z komunistami. A wariant rumuński się panu podoba tak bardzo? Byłem wtedy w Rumunii, odróżnienie było to od pana, i widziałem tę rewolucję. Byłem w Czechosłowacji w listopadzie i widziałem, jak cała Europa Wschodnia podnosi się, a Polska ciągle śpi, a Mazowiecki powołuje Kiszczaka Siwickiego do rządu. W związku z czym nie kłammy dzisiaj, że okrągły stół to była w ogóle sakralizacja, kanonizacja, trzeba klaskać. Trzeba oddać hołd pokojowym przemianom, ale oddać w jednym akapicie prawdy historii, że ludzie też na tym stracili. Było mnóstwo krzywdy, bezrobocia, niesprawiedliwości, rozkradania majątku, prywatyzacji przez nomenklaturę i nierozliczania zbrodni komunistycznych w imię prawdy. Tylko tyle i aż tyle. To prawda, że bierzecie na listy Gabriela Janowskiego i Jerzego Roberta Nowaka? Nie, nieprawda. Są różne przymiarki, nie ma żadnej decyzji. Wiele... Ale myśli pan w ogóle o Jerzym Robercie Nowaku? Jako kandydacie Solidarnej Polski? Ja niczego nie wykluczam, natomiast zgłasza się... Nie wyklucza go pan? Dlaczego? Czyta go pan? Słucha go pan czasami? Nie, że niczego nie wykluczam. Natomiast... Jak pisze o Janie Karskim, że to jest renegat, który służył antypolonizmowi? Proszę pana, no czy mam... O Janie Karskim, świętej postaci? Czy mam panu przytoczyć cytaty wielu luminarzy drugiej strony, co pisali o biskupie Kaczmarku, czy o innych nie jest tak, że on to pisał w latach 50., on to pisze dzisiaj. Proszę pana... Jest jakąś ważną postacią, ale czemu pan mnie pyta? Nie ma żadnej decyzji w sprawie Janowskiego, nie ma żadnej decyzji w sprawie Jerzego Roberta Nowaka. Zaapelować do pańskiego zdrowego rozsądku. Różne postaci publiczne mają takie czy inne publikacje. Dla pewnego odłamu opinii publicznej jest to postać ważna i rozpoznawalna. Nie ma żadnej decyzji. Do Solidarnej Polski zgłasza się bardzo wiele osobistości, wielu również ministrów dawnych rządów prawicowych. Podejmiemy decyzję w ciągu pewnie 2-3 tygodni. Jacek Kurski, człowiek, który niewiele znaczył w PiSie, bo miał złamany palec. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo za przypomnienie tej kontuzji, natomiast w Solidarnej Polsce znaczę więcej i mogę bronić honoru, prawdy i naszego społeczeństwa, które odrzuciło okrągły stół. Bo ma pan zdrowe palce. Dziękuję bardzo. Koniec.pl, jak mawia mój synek 6-letni.